Problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, wady najważniejszych organów, zmiany w wyglądzie dziecka to możliwe skutki spożywania alkoholu w ciąży, nawet w niewielkich ilościach. Płodowy zespół alkoholowy. Instynktownie domyślamy się, czym tak naprawdę jest, ale jakie są jego objawy, jakie są przyczyny? Przyczyny są oczywiste. Spożycie alkoholu. Nie ma niebezpiecznej ilości albo nie ma bezpiecznej ilości, nie ma bezpiecznej postaci. W związku z tym nawet tak zwana przysłowiowa lampka wina, nawet słodycze, które zawierają alkohol, nawet jakieś nalewki albo syropy, które są na bazie alkoholu, mogą uszkodzić. Jest to niestety prezent czy podarunek podarowany przez mamę. Można tego uniknąć, dlatego że wystarczy absolutnie zachować abstynencję. Płodowy zespół alkoholowy kojarzymy przede wszystkim z tym, że dziecko przychodzi na świat z pewną ilością promili we krwi, ale jak to rzutuje na jego dalsze życie? Nie tylko na zmiany w wyglądzie twarzy, ale również na umysł. No właśnie, tutaj troszeczkę mylimy pojęcia, dlatego że to jest trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, różnych procesów przewodzenia w mózgu, w związku z tym albo też i budowy mózgu, budowy twarzy, budowy kości, to są wady serca, to są wady nerek, wady wątroby, wady zębów, skóry, to są problemy, na podstawie których rzeczywiście doświadczony neonatolog krótko po porodzie może rozpoznać albo przynajmniej przedstawić sugestie, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z takim zespołem. W jaki sposób Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień walczy z problemem FAS? No, przede wszystkim nie walczymy, tylko my rozwiązujemy pewne problemy, a to jest bardzo ważny problem. Problem, który się właściwie ogniskuje wokół jednej rzeczy, braku świadomości, braku wiedzy na temat tego, jak szkodliwe jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, prowadząc działania długofalowe i krótkofalowe, profilaktyczne, zawsze tą problematykę uwzględnia. Nieustannie będziemy też zwiększali siłę rażenia, czyli szukali nowych możliwości. Głównie oczywiście w tej sferze mediów społecznościowych, przekazu internetowego, tam są młodzi ludzie, tam czasami się zdarzy, że również zajrzą do takiego materiału i być może uchronią swoje potomstwo przed bardzo poważną destrukcją. Przyjmijmy sytuację, że zdarzyło się i przyszło na świat dziecko z takim zespołem. Jak mu pomóc? No przede wszystkim sfera diagnostyki niestety jeszcze też mocno kuleje. Tutaj w Olsztynie powstaje taki ośrodek. Już w tym roku prawdopodobnie uruchomiony zostanie ośrodek diagnostyczny. Do tej pory myśmy diagnozowali w Gdańsku, w Toruniu. Natomiast od tego roku również w Olsztynie będzie możliwość dokonania pełnej diagnozy takiego dziecka. Dziecko może mieć kłopoty w szkole, może mieć kłopoty z koncentracją, może mieć kłopoty z uczeniem się, z zapamiętywaniem itd., itd. I one wcale, te kłopoty, nie muszą być kojarzone właśnie z FASD, a czasami właśnie taka jest przyczyna tego. I teraz praca z takim dzieckiem wymaga, jeśli jest dobrze zdiagnozowane, no to jest duża szansa na to, że rodzice, opiekunowie, terapeuci uruchamiają programy, które rehabilitacyjne dla takich dzieci i rzeczywiście w niewielkich uszkodzeniach jest możliwa adaptacja do życia, do pełnienia funkcji społecznej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv